trzeciego seta. Przegrywamy wyraźnie. To nie jest tak, że to decydowała jedna piłka w piątym pojedynku. Może po prostu my za wysoko podnieśliśmy poprzeczkę i po prostu no, nasz tenis polski stać na, po prostu na grupę pierwszą. Kiedy nie podnosimy poprzeczki? W każdym sporcie podnosimy poprzeczkę. Jesteśmy generalnie absolutnym, nie wiem, no, krajem, który nie ma jakiejkolwiek perspektywy, czy to w sporcie, czy w jakimś biznesie, czy w życiu prywatnym. Nie ma perspektywy dla nikogo. Studenci studiują tylko po to, żeby z tego kraju wyjechać. Trenujemy gdzieś po szopach i to nie tylko w tenisie, tylko na przykład Zbigniew Brudko musi trenować za granicą. To czemu macie takie oczekiwania wobec nas? Może sami wyjdźcie najpierw na ten kort, przepracujcie całe życie na korcie, a dopiero potem miejcie oczekiwania. No to już mnie śmieszy. Każdy ma jakieś oczekiwania, każdy jakieś, nie wiem... Przeżyjcie generalnie to, co sportowcy przeżywają. Nie ma żadnej pomocy, i to w żadnym sporcie i w żadnym zawodzie. Każdy musi orać i grywać w sobie, żeby coś osiągnąć. Czy tam wasze artykuły mi się śmiać, co piszecie? Oczekiwania. Jakie macie oczekiwania? Kim jesteście, że macie oczekiwania? Oczekiwania może mój trener, który poświęca całe swoje życie, mama, tata, a nie wy. Nasi czytelnicy. Co nasi czytelnicy? Artur, dziękuję bardzo. Do we have some questions in English, maybe? A może... Lovar Coppero. Ja nie tak który płacze, ale... który mam. Ja mam prośbę, żeby nagrali to, gdzie mam to pytanie. Bo to było do niego pytanie. Oczekiwania. Co takiego robicie, że może być oczekiwania bez nas? Co robicie? Siedzicie i nas krytykujecie nas to. To robicie. I po tym macie oczekiwania? Już to pochwalimy. Radku, zechcesz odpowiedzieć na pytanie? Ja bym chciał tylko zauważyć, że jak któryś z naszych zawodników dochodzi do finału, to artykuł jest przegrana w finale. Jak ktoś osiąga sukces, no to jest... No teraz trzeba stworzyć generalnie przez całą karierę. A śmiecia i zero można stworzyć w jeden mecz. W naszym kraju. My współczujemy, żeście przegrali, ale przecież to nie jest koniec świata. Mamy następny rok, mamy następne turnieje. Idźmy ze sobą razem. Świetnie. No idźmy, no idźmy. Idźmy ze sobą, dokładnie. Ale czemu jak otwieramy GZT... Super drużyna, po mistrzostwach zera, nieudacznicy. No tak to wygląda. Przyjaciółmi jesteśmy przed, a po jesteśmy... Nie tak to wygląda, panowie. Nie tak to proszę, wygląda. Proszę, czy jest pytanie konkretne? Tak wygląda waszymi oczami. Bardzo bym prosił, więcej zrozumienia było na linii. Dobrze. Ale gdzie ma być... Więcej zrozumienia, no.